lato z trenerem osiedlowym w pełni, można powiedzieć. Cieszymy się, że w kolejnej naszej edycji siatkarskich czwartków jest takie duże zainteresowanie. To jest pierwszy turniej. Jest ponad 13 reprezentacji. Podejrzewam, że jeszcze z 2-3 dojdą, bo już dzwonili, także oni są lekko opóźnieni, także będziemy mamy około 15 reprezentacji. Żeby taka frekwencja była przez cały czas lata, będziemy zadowoleni z tego. Może będzie troszeczkę zespołów więcej. Super pogoda, dobre warunki, także na pewno cieszymy się z tego, że jest taka frekwencja jak dzisiaj. Każdy czwartek to jest osobny turniej, także w każdy czwartek można się zgłosić 15 minut przed rozpoczęciem, czyli za 15:10, punktualnie o godzinie 10 rozpoczynają się turnieje na dwóch boiskach na Morskim Oku, czyli wystarczy w czwartek podjechać za 15:10 i zgłosić się do jednego z trenerów, którzy są organizatorami siatkarskich czwartków. No, mi się wydaje, że tutaj nagrody nie są najważniejsze. No. Jest rywalizacja, z każdego turnieju pierwsze zespoły otrzymują vouchery na wejście do wybranego kina we Wrocławiu, a na koniec będzie specjalna nagroda za udział w poszczególnych turniejach, ale to będzie nagroda niespodzianka, na razie nie będziemy tego zdradzać. Lato z trenerem osiedlowym to nie tylko siatkówka, to są również inne dyscypliny sportowe. Młodzież ma możliwość wspólnego wyjścia ze swoim trenerem na swoim osiedlu na 3 kąpieliska wrocławskie, to jest na Morskie Oko, na Glinianki, na Kołkoczyce. Rozpoczyna się już liga, będzie możliwość wyjścia na mecze Śląska-Wrocław. Tam przed każdym meczem budujemy specjalne takie mini miasteczko w strefie tej rodzinnej, także tutaj młodzież będzie mogła również z tego skorzystać i z innych również atrakcji, które aktualnie czy będą odbywały się na terenie naszego miasta. Festyny, pikniki, kolejna impreza taka duża będzie, to będzie półmetek wakacji 30 lipca na wrocławskiej Pergoli i tam w każdą sobotę sierpnia festyny, pikniki adresowane do różnych kategorii wiekowych, do różnych grup, to tutaj dla seniorów, dla dzieci, dla całych rodzin.